Cześć, jestem Ania. A ja Lena. Dzisiaj powiemy Wam, jak napisać rozprawkę. Jak w każdym wypracowaniu, ważny jest wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Podstawową rzeczą we wstępie jest zawarcie tezy, czyli twierdzenia, dla którego przedstawia się uzasadnienie. Pod koniec wstępu możemy zadać pytanie retoryczne oraz zdanie takie jak: poniżej postaram się udowodnić moją tezę. W rozwinięciu musimy podać swoje argumenty potwierdzające naszą tezę. Powinniśmy napisać ich co najmniej 3. Każdy w oddzielnym akapicie. Trzeba je rozwinąć i zadbać, żeby były na temat. W zakończeniu możemy zacząć od słów na przykład. Z tego, co napisałam powyżej, wynika, że... lub to, co napisałam, dowodzi temu, że... oraz podsumować to, co napisaliśmy wcześniej. Jeśli nie będziesz się stosował do tych zasad, dostaniesz pałę, ale cebulkową ze sklepiku.